Witajcie na kanale Tanie Majsterkowanie. Dzisiaj po raz kolejny wracamy do piły szablastej marki Parkside PSSAP20LIB2. Jest to seria Performance, czyli modele z silnikami bezszczotkowymi. Zapraszam. Mniej więcej 2 tygodnie temu na moim kanale pojawił się już film dotyczący tej wersji Performance. I było to bezpośrednie porównanie z wersją z silnikiem komutatorowym, z której pudełko możecie w tej chwili zobaczyć tutaj na półce za mną. Aczkolwiek według części komentujących to porównanie nie do końca było udane, ponieważ ten test był zbyt powierzchowny. Zabrakło cięcia w metalu oraz zabrakło większej ilości cięcia w drewnie. Tamto porównanie mimo wszystko w mojej opinii wygrała ta wersja Performance i powiem szczerze, że wynik, który osiągnęła wersja z silnikiem komutatorowym, był dla mnie zaskakująco słaby. Tym bardziej, że ja już kiedyś robiłem test samej tej wersji właśnie ze silnikiem szczotkowym i tam wcale to nie wyglądało aż tak źle, jak podczas tego ostatniego testu. I tutaj przyczyną może być materiał, na którym przeprowadzałem ten test. To była dokładnie ta kantówka, którą to widzicie. Ja może ją w tej chwili pokażę bezpośrednio do kamery. To jest kantówka pochodząca z jakiejś tam palety i wykonana z takiego drewna, którego ja osobiście, powiedzmy, tutaj nie mogę rozpoznać. Nie wiem, może osoba, która jest bardziej zaznajomiona z tematem rozpoznawania drewna po usłojeniu, nam podpowie w komentarzach, co to jest za rodzaj drewna. Aczkolwiek jest to naprawdę bardzo twardy kawałek i dlatego być może ta wersja Performance z tym drewnem sobie poradziła, natomiast ta wersja z tym silnikiem szczotkowym już nie za bardzo. Ja niestety w tej chwili nie mam już tej wersji z silnikiem szczotkowym, ponieważ no na skutek pewnych zbiegów okoliczności i tak dalej musiałem się jej pozbyć. Zostało mi tylko pudełko, które pochodzi z naprawy gwarancyjnej tamtej piły, która była wykonywana jakiś czas temu. Po prostu odesłałem wtedy uszkodzoną tą piłę właśnie z tym silnikiem szczotkowym i odesłałem ją bez pudełka, a wróciła do mnie wersja z całym pudełkiem. Także w pewnym momencie byłem posiadaczem dwóch właśnie takich walizek Parkside. Ale myślę, że to nie jest do końca ciekawy temat dla osób oglądających. Jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć coś więcej na temat i naprawy, i przyczyn tej awarii, no to ja oczywiście mogę na to odpowiedzieć w komentarzu. A dzisiaj skupimy się na właśnie wersji Performance. Skupimy się na cięciu rury, która ma średnicę 9 cm, czyli praktycznie jest w maksymalnym rozmiarze, która ta piła potrafi przeciąć, oraz na cięciu kantówki. To nie jest kantówka, która ma maksymalne rozmiary możliwe do przecięcia dla tej piły, aczkolwiek nie interesuje mnie nawet tutaj tak bardzo jej maksymalna moc i maksymalna zdolność do przecinania takich grubych elementów, co fakt, na który zwróciliście właśnie w komentarzach do tego ostatniego filmu, a było to mianowicie przekierowanie do kanału For Work and Fun. To jest kanał, który jest o podobnej tematyce za naszej południowej granicy, prawdę mówiąc nie wiem, czy ze Słowacji, czy z Czech. I tam prowadzący ten kanał zwrócił fakt na jedną rzecz, że ta piła, właśnie ta wersja Performance w momencie cięcia zasysa trociny do środka i tutaj wyrzuca nam przez otwory wentylacyjne. I to faktycznie nie jest zbyt dobry objaw, ponieważ te trociny nagromadzone tam we wnętrzu tej piły po pewnym czasie mogą ją po prostu uszkodzić. I chciałem tutaj rozwiać wątpliwości swoje i mam nadzieję, że również wasze, czy był to pojedynczy przypadek dla tej wersji tej piły, którą miał właśnie właściciel tamtego kanału, czy jest to ogólna przypadłość i ogólna wada dla całej tej serii Performance. Także zaczniemy w tej chwili od cięcia na początku metalu, a później wykonamy kilka cięć tej kantówki i zobaczymy, czy również przy wypadku tej mojej piły ten objazd z tymi trocinami się pojawi. Dobrze, zaczynamy. Bateria w naszej pile jest naładowana na maksimum, także nie powinno być tu żadnych problemów z niedoborami prądu. I tak jak mówiłem, mamy tutaj spory kawałek rury do przecięcia. Jest to rura 3-calowa, czyli jej średnica zewnętrzna to 8,9 cm, natomiast grubość ścianki to 3,2 mm. Zaczynamy. Oczywiście film będzie pokazywany w przyspieszonym tempie, ale na koniec omówimy sobie efekty.
udało się przeciąć. To jest oczywiście dość gorące. Jak widzieliście, mimo sporego rozmiaru nie było zbyt dużych problemów z wydajnością tego urządzenia. Oczywiście z precyzją były już problemy. No nie jest to ucięte w żaden sposób prosto. Aczkolwiek no jest to wina tego, że to narzędzie nie należy do zbyt precyzyjnych. To po prostu raczej zależy nam na szybkości i łatwości cięcia. No i oczywiście na umiejętnościach operatora, czyli w tym przypadku moich. Gdybym być może się tutaj bardziej przyłożył, no efekt byłby lepszy. Aczkolwiek zadanie zostało wykonane. Myślę, że z tym rozmiarem o ten centymetr szerszym również nie byłoby problemu. Także w tej chwili przystąpimy do testu cięcia drewna, ponieważ tak naprawdę na tym chciałem się tutaj najbardziej skupić. Do testu przygotowałem taką kantówkę. Ona ma rozmiar w okolicach 7 cm, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. No może to jest troszeczkę mniej, aczkolwiek nie jest to istotne. Najbardziej istotne jest dla mnie to, czy faktycznie podczas cięcia tego drewna jednym lub drugim tutaj z tych otworów wentylacyjnych będą wydostawały się trociny. Ja w tej chwili będę wykonywał szereg takich cięć po dosłownie po centymetrze, czy tam nawet mniejszych. I będziecie widzieć zarówno sam proces cięcia, jak i później zrobię zbliżenia właśnie na te otwory. Także będziemy mogli się przekonać, jak to będzie wyglądało. Jeszcze wracając do tego poprzedniego testu, gdzie ta piła właśnie z silnikiem bezszczotkowym wypadła dobrze, natomiast z tym silnikiem bezszczotkowym, znaczy z szczotkowym wypadła gorzej. Jeszcze raz pokażę to drewno, na którym był wykonywany tamten test. Pokazywałem go z tej strony, ale być może te słoje będą widoczne lepiej tutaj z tej strony. I tutaj faktycznie widać, no tutaj mamy oczywiście jakiś tam sęk, który również utrudniał cięcie. Natomiast dla mnie jest to drewno, które nie potrafię rozpoznać. Także liczę na Wasze komentarze i Wasze tutaj podpowiedzi, co to może być za kawałek tego twardego drewna. W takim razie przystępujemy w tej chwili do testu. Na początku no zwykły kadr. Zobaczymy, jak to sobie da radę z takim pojedynczym przecięciem. Ja od razu jeszcze pokażę, że w tej chwili te rejony tych otworów mamy czyste, a zobaczymy, co będzie po przecięciu jednego takiego elementu. Dobrze, raz nam się udało. Teraz drugi raz. Dobrze, i ja już wiem, ale teraz chciałbym, żebyście to zobaczyli sobie sami. Ja w tej chwili zacznę robić trzecie cięcie. Na początku będziemy oglądać tutaj z tej prawej strony tej piły, jak to wygląda. No jak widzicie, z tej prawej strony nic się nie dzieje, nic tutaj nie wylatuje. Natomiast ja w tej chwili zmienię kadr i zobaczycie, jak to będzie wyglądało z drugiej strony. Ok, macie w tej chwili widok z drugiej strony. Co prawda ta pozycja nie jest zbytnio wygodna dla mnie, ponieważ tą rękę muszę trzymać w dość dziwny sposób, ale mam nadzieję, że to wszystko będzie za chwilę dla Was dobrze widoczne. No i jak widzieliście na pewno przed chwilą, z tej strony już widać było definitywnie, że te trociny nam wyskakują. Dobrze, w takim razie czas na podsumowanie, a być może nawet na jakąś małą teorię spiskową. Generalnie potwierdziło się to, co zauważył właściciel kanału For Work and Fun, że trociny, które powstają na skutek piłowania tą przednią częścią tej piły, wylatują tutaj z tyłu. I teraz, co budzi moje podejrzenia? Dziwna jest sprawa, która również była potwierdzona na tamtym kanale, że te trociny wylatują tylko tutaj z tej strony. No nazwijmy, że to jest strona lewa. Z prawej strony te trociny nie wylatują. To jest w ogóle dość dziwne, ponieważ ja tutaj zrobiłem taki dodatkowy eksperyment. W momencie, gdy uruchomimy tą piłę i przystawimy zapalniczkę, to
to tutaj widać, że z tej strony ten płomień jest zaciągany. Natomiast z tej drugiej strony on jest od razu zdmuchiwany. I generalnie, gdyby to było na zasadzie takiej, że faktycznie te trociny są tylko zasysane i tu wyrzucane, to one bardziej powinny wylatywać z tej strony, a nie z tej. I skąd te trociny w ogóle się biorą? Piła szablasta, no, pracuje ruchem posuwisty, jak widzicie. I tutaj na tym tłoku, o teraz go widać dokładnie, za każdym razem będą się zbierały te pozostałości i one będą tam po prostu wciągane do środka. Teraz nie wiem, czy jest to faktycznie błąd, czy jest to jakieś celowe tutaj usprawnienie zastosowane przez firmę Parkside, przeciwdziałające właśnie nagromadzeniu się tych trocin w środku. Bo gdyby to nie było celowe, no to te trociny albo by tam zostawały w tym miejscu i tutaj faktycznie mogłoby dojść do zablokowania tego całego naszego mechanizmu, albo jeżeli by to było po prostu tak puszczone samo sobie, to bardziej wylatywałoby z tej strony lub też na jedną i na drugą. Natomiast być może wewnątrz zastosowany jest jakiś kanał wentylacyjny, który właśnie przeciwdziała większemu osadzaniu się tych trocin na mechanizmie tego tłoka poruszającego się tutaj z przodu. Nie wiem, trzeba by było tą piłę rozebrać na części. Na razie mam to urządzenie na gwarancji, także nie chciałbym się aż tak wnikliwie w ten temat zagłębiać, ale być może przyjdzie na to czas i tę piłę faktycznie uda mi się rozebrać. Oczywiście czekam na Wasze komentarze i Wasze przypuszczenia, czemu to działa w ten sposób, a nie inaczej. Od razu mówię, że nie jestem jakimś Parkside entuzjastą i możecie pisać śmiało. Jeżeli twierdzicie, że to jest faktycznie błąd, no to będziemy dyskutować. Jeżeli będziecie twierdzić podobnie zresztą jak ja w tej chwili, że jest to chyba jednak jakieś celowe rozwiązanie, które właśnie nie to, że zasysa, co odsysa te trociny z środka, bo te trociny i tak się tam do środka będą dostawać, i tak się tam będą dostawać. I być może to, że w wersji z silnikiem szczotkowym one nie wylatywały, to nie było lepsze, tylko było gorsze, bo one mogły właśnie tam zostawać w środku. Ale tak jak mówię, to są już takie teorie spiskowe. Ja w każdym bądź razie dziękuję Wam za oglądanie, za poświęcony czas. Dajcie łapkę w górę, o ile Wam się podobało, a przede wszystkim napiszcie komentarze, co myślicie o tej pile. Do zobaczenia, trzymajcie się.